Chwała Tobie, Panie. Bóg wyprowadził Jezusa na pustynię. 40 dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, apostołowie zaś mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliski jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, zaczęliśmy Wielki Post i to jest czas bardzo szczególny dla nas jako ludzi wierzących. To jest czas, w którym razem z Jezusem chcemy wychodzić na pustynię. Czasami dosłownie, odcinając się trochę od tego, co nas rozprasza, od tego, co codziennie zajmuje serce każdego i każdy z nas. Czasami bardziej duchowo, po prostu wchodząc w te doświadczenia, które Bóg daje nam przez swoje słowo, które daje nam też w czasie formacji, po to, żeby to wszystko, co się dzieje, doprowadziło nas do spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Dzisiaj takie główne tematy tej liturgii słowa to przede wszystkim nowe przymierze, które Bóg zawiera z człowiekiem i to w każdej chwili, i w każdej chwili jego życia. Zacznijmy nietypowo, bo zazwyczaj to jest tak, że temat, który jest w pierwszym czytaniu, pojawia się potem w Ewangelii, drugie czytanie wprowadza jakiś nowy temat. Dzisiaj zaczniemy zupełnie od końca. Mamy Jezusa, którego, jak bardzo krótko relacjonuje Święty Marek, Duch wyprowadza na pustynię. Chwilę wcześniej dzieje się scena chrztu w Jordanie. Scena, w której Jezus przechodzi przez wodę. Tak jak Izrael, który w czasie wyjścia z Egiptu przeszedł przez Morze Czerwone i wszedł w doświadczenie pustyni. Doświadczenie próby, pokusy, ale też doświadczenie ogromnej łaski. Zobaczcie, kiedy przyjmujemy sakrament Chrztu Świętego, umiera w nas stary człowiek. Jesteśmy przez chrzest, podobny do chrztu Jezusa, zanurzeni w Niego. I wierzymy, że przez to będziemy podobni też do Niego w Jego człowieczeństwie, w porządku łaski, której Bóg będzie nam udzielał. Kiedy Izrael chodził po pustyni, nie spotykali się tam tylko z trudnymi doświadczeniami. Wszyscy pamiętamy i pragnienie, i głód, i ich narzekanie, kiedy mówili: po cośmy wychodzili z Egiptu, trzeba nam było tam wrócić, bo tam kosze pełne miejsca, mięsa, ogórków, cebuli i tak dalej. Ale to jest też miejsce, w którym to Bóg sam troszczy się o nich. Jest manna, są przepiórki, jest słup obłoku, jest woda wytryskająca ze skały. Te wszystkie wielkie rzeczy, które Bóg czyni dla Izraela, który jest Mu wybrany. Tak samo jest z Jezusem, mówi nam Święty Marek. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. To jest doświadczenie, które pokazuje Jezusa jako nowego Adama, że kiedy On wychodzi na pustynię, to nie jest tylko dla Niego miejsce próby, bo jak mówi też Ewangelista, był tam kuszony przez szatana, ale to jest miejsce powrotu do raju. Jezus jest nowym Adamem, który teraz w tym momencie wraca do tak wielkiej bliskości z Bogiem, jaką mieli pierwsi rodzice w raju. Kiedy popatrzymy w tej perspektywie na Wielki Post, to on rzeczywiście stanie się czymś wyczekiwanym. Myśleliście kiedyś tak o tym, że teraz jest 40 dni, w których mogę wracać do raju, dlatego że mogę mieć naprawdę głęboką, prawdziwą i szczerą relację z Bogiem i Pan Bóg będzie mnie w tym wszystkim umacniał? Dlatego, że przeszedłem też przez chrzest, codziennie mogę, chociaż nie ma takiej potrzeby, ale codziennie mogę przechodzić przez pracowity chrzest, jak święty Augustyn nazywa sakrament pokuty i pojednania. To jest wielkie przymierze, które Pan zawiera ze mną. Mamy w pierwszym czytaniu też właśnie te pokazane, to, że Bóg zawiera przymierze nie tylko z człowiekiem, ale z całym światem stworzonym. Kiedy mówię o tej tęczy, to przyrównuję ją do łuku. Bóg pokazuje: składam broń przed Tobą. Nigdy więcej nie wymierzę w Ciebie mojej strzały. Nie będę Ci nigdy i w żaden sposób kusił do złego. W
Tak będą się pojawiać w Twoim życiu pokusy, od których Jezus też nie był wolny. Ale te pokusy, które będą miały pokazać Ci prawdę o sobie. Bóg mówi do Ciebie, ja Cię znam lepiej niż Ty sam siebie. Wiem, co jest w Twoim sercu. I teraz przez to wszystko, czego będziesz doświadczał na tej drodze pójścia za mną, na drodze pustyni, to wszystko będzie sprawiało, że głębiej poznasz samego siebie. Kiedy człowiek wychodzi na pustynię, to też musi się pozbyć wszystkich tych podpórek, wszystkich masek. Pustynia nas bardzo mocno ogałaca. Mimo tego, że jest nam tam bardzo trudno, to też bardzo wiele możemy się nauczyć. W tych rzeczach, które nas dotykają, czy których doświadczamy, będzie to czas prawdziwie błogosławiony, tak jak był błogosławiony dla Jezusa. Piotr Apostoł mówi nam dzisiaj, że teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje nas łaska Boża we chrzcie przez obmycie brudu cielesnego, przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wielki Post daje nam bardzo dużo środków do tego, żebyśmy na nowo zaczęli żyć naszym chrztem. Rozważanie męki pańskiej, nabożeństwa pokutne, rekolekcje, wszystko to są środki na drodze do celu. A celem jest to, żebyśmy w Wigilię Paschalną mogli świadomie, dobrowolnie przyjąć na nowo łaskę Chrztu Świętego, kiedy będziemy odnawiać nasze przyrzeczenia chrzcienne. Nie celem samym w sobie są te wszystkie praktyki pobożne, ale to są środki, kamienie milowe, które wskazują drogę i które mają nam pokazać, jak wiele Bóg już złożył w moje serce. Żeby to źródełko nazwane chrztem, które jest w moim sercu i które jest często zarzucone jakimiś kamieniami, zanieczyszczone brudem świata, żeby ono w tym momencie się oczyściło i w pełni wytrysło. Żeby ta życiodajna woda, którą już Bóg wlał w moje serce, była miejscem, gdzie ja znowu zaczerpnę. Inaczej stanie się taką pustą studnią. I kiedy przyjdę do niej spragniony, zamiast tam czerpać życiodajną wodę, będę musiał pić z kałuży. I chociaż w kałuży wody czystej nie ma, to ona będzie czymś, co mi wtedy uratuje życie. Ale jakie to będzie życie, kiedy zamiast wody łaski będę musiał pić brudną wodę tego świata? Bóg tego nie chce i to nie jest Bogu miłe. Dla Boga najważniejsze jest to, żebym ja wszedł w to doświadczenie, w które On mnie teraz zaprasza, w którym bym też chciał dostrzegać Jego działanie, Jego interwencje, te manne, przepiórki, tak jak na pustyni, ale też tych aniołów, o których nam dzisiaj wspomina święty Marek. Mówi, że aniołowie mu usługiwali Jezusowi, kiedy był na pustyni. I będzie w tym czasie Wielkiego Postu na pewno w moim życiu mnóstwo aniołów. Drugiego człowieka, jakieś modlitwy, którą ktoś za mnie ofiaruje, czasami nawet bardzo prostych rzeczy, obrazu, filmu, książki, czegoś, co zwróci moją duszę ku Bogu, że będę mógł rzeczywiście zatęsknić za Nim i zobaczyć niebo. Dzisiaj przy śniadaniu pół żartem, pół serio rozmawialiśmy z księdzem prałatem, że dzisiaj w drodze do kościoła upadłem. Jest ślisko, to i upadłem. Ale ten upadek sprawił, że jak sobie tak poleżałem minutę i zastanawiałem, czy nic nie mam złamane i czy mogę wstać, to wzrok miałem utkwiony w jednym miejscu, w niebie. Nawet jeżeli na drodze Twojego wielkopostnego czuwania, tych ćwiczeń wielkopostnych, o których namówiła dzisiaj kolekta, modlitwa rozpoczynająca mszę świętą, jeśli pojawią się upadki, jeżeli Bóg to gdzieś dopuści, jeżeli coś się takiego stanie, to pamiętaj, że zawsze to będzie tylko i wyłącznie po to, żebyś mógł na nowo spojrzeć w niebo i za tym niebem zatęsknić. Zobaczyć, że ta ziemia, po której chodzę, która jest śliska, tak jak dzisiaj ścieżka do kościoła, i może prowadzić do tego, że się zachwieję, że upadnę, że się potłukę, to jest tylko miejscem, które ma mi dać perspektywę spojrzenia w niebo, w wieczność. Tam, gdzie Jezus mnie oczekuje, dlatego, że nigdy nie odwołał tego przymierza, które ze mną zawarł we Chrzcie Świętym. I nigdy go nie odwoła. Prośmy Pana, abyśmy potrafili tym słowem i tym przymierzem żyć na co dzień.
Niech nas Pan umacnia na drodze tych ćwiczeń, jak wczoraj się też, przedwczoraj w piątek, jak przedwczoraj się modliliśmy, niech Pan wyciągnie swoją potężną prawicę i uchroni nas i wspomoże w walce z mocami ciemności. Amen.